Porozmawiamy o priorytetach Stanów Zjednoczonych w polityce międzynarodowej i o tym m.in. porozmawiam z Ryszardem Sznepfem, byłym ambasadorem w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, Panie Ambasadorze. Dzień dobry, kłaniam się wszystkim Państwu. Jak donosi agencja Associated Press, agenci amerykańscy mają uczyć się języka chińskiego. Jeden z członków Komisji do Spraw Wywiadowczych Izby Reprezentantów, Jason Crowe, powiedział, że organizacje terrorystyczne nie niszczą amerykańskiego stylu życia tak, jak mogą to zrobić Chiny. Czy to oznacza, że Amerykanie zmieniają kierunek działania i przesuwają swoje zwiększone zainteresowanie właśnie na Chiny? No, myślę, że od dłuższego czasu Chiny są priorytetem w polityce amerykańskiej. Nawet jeżeli my tutaj z Polski obserwowaliśmy głównie wydarzenia za naszą granicą w Ukrainie, to jednak w sensie dłuższym, w dłuższym przedziale czasowym to Chiny są głównym adwersarzem konkurencji konkurentem Stanów Zjednoczonych z racji no, swojego potencjału ludnościowego, ale przede wszystkim gospodarki, która no, jest obecna wszędzie, na wszystkich kontynentach. Jesteśmy świadkami w tej chwili wizyty sekretarza stanu Tony'ego Blinkena w Afryce. To potwierdza, że Stany Zjednoczone obawiają się ekspansji chińskiej i to mniej militarnej, ile raczej gospodarczej. A więc i technologicznej to nauczanie, o którym języka chińskiego, o którym Pani wspomniała, no, by, budzi pytanie jedynie, dlaczego tak późno? Bo w oczywisty sposób znajomość języka chińskiego jako jednego z instrumentów działania amerykańskich agentów jest niezbędna. Choć penetrowanie środowiska chińskiego biznesu zapewne jest bardzo trudne z wielu powodów, przede wszystkim kulturowych, to jednak Stany Zjednoczone upatrują i będą upatrywały i będą miały w Chinach głównego swojego przeciwnika. Co niekoniecznie musi doprowadzić do wojny, ale jednak napięć, których byliśmy zresztą świadkami ostatnio. W kontekście także tej nauki języków, zadał Pan pytanie, dlaczego tak późno? Pytanie, czy na niektórych płaszczyznach, czy też na niektórych polach ta amerykańska eksploracja może zakończyć się fiaskiem, bo te działania były właśnie opóźnione. No to jedna z przyczyn. Druga to bariera kulturowa, o której wspominałem. Do tej pory raczej było odwrotnie. To chińskie środowiska polityczne penetrowały amerykańską gospodarkę, amerykańskie kręgi polityczne, między innymi dzięki temu, że bardzo duża liczba chińskich młodych ludzi studiuje w Stanach Zjednoczonych. To jest zjawisko bardzo powszechne. Wszyscy wiedzą, że to są zdolni studenci, niezwykle pracowici. Część z nich zostaje w Stanach Zjednoczonych, no i to jest oczywiście taki, można powiedzieć, że atut w rękach władz chińskich po to, żeby wiedzieć, co się dzieje w Ameryce, jakie nowe odkrycia są, jakie są luki prawne, czy luki w gospodarce, gdzie może mogą Chiny czy chińskie przedsiębiorstwa, bo poprzez te przedsiębiorstwa, głównie Chiny działają, mogą po prostu prowadzić swoją działalność, w tym także działalność szpiegowską. Mam na myśli zwłaszcza nowe technologie 5G w telefonii cyfrowej, ale także w kwestiach technologii satelitarnej. Więc Chiny są takim i partnerem z jednej strony, bo przecież Chiny eksportują ogromne ilości towarów do Stanów Zjednoczonych, ale z drugiej strony są rywalem i to poważnym rywalem, który postawił sobie za punkt honoru, wyrzucić po prostu, wypchnąć Amerykę, wpływy amerykańskie z Dalekiego Wschodu. I ten proces właściwie ma miejsce. To obserwujemy stopniowo, ale jednak Chiny odzyskują czy uzyskują przewagę w różnych regionach właśnie Azji i Pacyfiku. Na razie to zainteresowanie chińskie czy też amerykańskie skupia się wokół Tajwanu. Chiński chyba bardziej, bo widzimy rzeczywiście wzmożone ruchy także samolotów czy też różnych działań chińskich właśnie wokół Tajwanu. Tymczasem podsekretarz obrony USA Colin Kahl powiedział, że według Pentagonu Chiny nie zdecydują się na siłowe przejęcie Tajwanu przez najbliższe dwa lata. Skąd taka pewność amerykańskiej strony, na ile bezpieczny jest Tajwan? No, eksperci mają to do siebie, że rzucają datami, coś się nie wydarzy do jakiegoś momentu, niekiedy, a nawet często mylą się. Y, oczywiście te kalkulacje, które y, pani przedstawiła, y, dotyczą przede wszystkim stanu y, uzbrojenia chińskiego. Y, Amerykanie w oczywisty sposób y, monitorują y, rozwój sił zbrojnych Chin, y, przede wszystkim zaawansowanie technologiczne. Wiadomo jest, że to już nie jest armia wyposażona w broń, y, którą y, modernizowano y, jeszcze z czasów y, Związku Radzieckiego, bo to było główne źródło y, dostaw. Jest też nowej generacji broń wyprodukowana przez chińskich ekspertów, chińskich specjalistów, i ona jest rzeczywiście na bardzo wysokim poziomie. W niektórych dziedzinach uważa się nawet, że Chińczycy przeskoczyli Amerykanów. Ale to są w gruncie rzeczy domniemania, ponieważ głównym orężem Chin jednak to jest gospodarka, to jest ekspansja towarami chińskimi ekspansja finansowa i dyplomatyczna. I tutaj Chińczycy odnoszą ogromne sukcesy nie tylko z resztą w swoim środowisku, czyli w Azji, ale także w Afryce czy w Ameryce Łacińskiej. A nawet, a nawet w Europie, na południu, na Bałkanach, są kraje, które są całkowicie uzależnione finansowo od Chin. A to jest taki pierwszy krok do, do tego, aby później yy, no, poddawać się woli politycznej, też reagować na różne wydarzenia w taki sposób, yy, w jaki no, yy, kredytodawcy, można powiedzieć, yy, sobie życzą. Więc yy, jest prawdopodobne, Podobieństwo, że Chiny nie podejmą działań rzeczywiście zbrojnych w najbliższym czasie, ale takiej pewności do końca oczywiście nie możemy mieć, dlatego że wojną rządzą też przypadki i te ćwiczenia, które ostatnio się odbyły i odbywały się z naruszeniem wód terytorialnych Tajwanu, to po raz pierwszy można powiedzieć w historii dzieje się coś, takiego na tak dużą skalę, oczywiście zawsze mogą doprowadzić do jakiejś kolizji, do jakiegoś kolejnego naruszenia, który sprowokuje jednak drugą stronę do reakcji, a to może eskalować później do pełno, pełnego konfliktu i wreszcie wojny światowej, której skutki byłyby niewyobrażalne. Na razie jesteśmy na etapie no, takiego pokazywania wzajemnego siły. Stany Zjednoczone potrzebowały tej wizyty Nancy Pelosi na Tajwanie, aby pokazać, że, udowodnić, że wojna w Ukrainie nie angażuje Stanów Zjednoczonych całkowicie, nie oznacza to, że Chiny mają wolną rękę na Pacyfiku. i No tak, ale jednocześnie ta wizyta Nancy Pelosi rozłościła, czy też rozwścieczyła stronę chińską i po niej właśnie bezpośrednio nastąpiły te działania wokół właśnie Tajwanu, chińskie działania wokół Tajwanu. No tak, ale to było oczywiście, to było do przewidzenia. Nancy Pelosi, Biały Dom, administracja amerykańska wiedziała, że to wzbudzi oczywiście ogromne emocje, że będą gesty polityczne przede wszystkim i gospodarcze. Które będą pokazywały stopień niezadowolenia. Zważywszy jeszcze na sytuację w Chinach, tam się odbędzie niedługo zjazd Komunistycznej Partii Chin, prezydent Xi potrzebuje poparcia i pokazuje, no, udowodnić, że jest twardym przywódcą. Te aspiracje chińskie są wysoko lokowane, no ale z drugiej strony Ameryka nie może pozwolić sobie na to, aby wobec swoich sojuszników wykazać jakąś miękką, Ustępliwość i też e, pokazać, że e, wojna w Ukrainie, e, problem Rosji e, całkowicie dominuje e, amerykańską politykę. Widać, że aktywność jest ogromna. Właśnie ta wizyta w Afryce sekretarza stanu Blinkena też pokazuje to, że e, Stany mają ogromne możliwości. Ameryka jest aktywna na wielu polach i będzie starała się przekonać swoich sojuszników, potencjalnych, czasami sojuszników, e, że e, no. Warto być w, jednym, w jednej rodzinie z Ameryką i z Zachodem. Dotyczy to przede wszystkim RPA, Republiki Południowej Afryki, która w ostatnim czasie bardzo zbliżyła się do właśnie Chińskiej Republiki Ludowej. Więc to się odbywa na wielu frontach. Jesteśmy świadkami przemodelowania, można powiedzieć, całej architektury politycznej świata. I to się odbywa przy wstrząsach, przy turbulencjach. To no właśnie przemo powiedzieć. przemodelowanie tej architektury odbywa się na naszych oczach. Chiny to jeden z tych obszarów większych czy zwiększonych zainteresowań Stanów Zjednoczonych, ale nadal bardzo dużym tym obszarem zainteresowanie jest Rosja i jej działania właśnie w Ukrainie. Pytanie, jak zainteresowanie strony amerykańskiej Chinami, skupienie się na tej sprawie może wpłynąć na wojnę w Ukrainie i może wpłynąć na amerykańską pomoc dla Ukrainy? Ja mam wrażenie, że administracja amerykańska jest absolutnie zdeterminowana wspierać Ukrainę dostarczać broni. Coraz to nowe fundusze są uruchamiane. Tutaj kongres, niezależnie od bardzo silnych podziałów politycznych w tej chwili w Ameryce, jest jednomyślny. Też jeśli chodzi o Chiny, no to jest, można powiedzieć, dla, dla naszych obserwatorów zaskakujące, ale Nancy Pelosi uzyskała większe poparcie dla swojej wizyty w środowisku republikańskim niż we własnym, demokratycznym, które troszkę ma wątpliwości, czy to się opłacało, czy to, było, czy to miało sens zaostrzanie sytuacji. Na Dalekim Wschodzie, mając problemy no, z wojną w Ukrainie, no więc Stany Zjednoczone będą kontynuowały swoją politykę i cel jest jeden, jak sądzę, bo to nie jest zniszczenie Federacji Rosyjskiej w ogóle, ale pozbawienie jej możliwości agresywnych zachowań wobec swoich sąsiadów, a więc no, upuszczenie trochę tej krwi, e, doprowadzenie do stanu, w którym Rosja będzie mogła stać się być może za kilka lat partnerem nawet do poważniejszej rozmowy, ale już prawdopodobnie bez Władimira Putina. Ale taki moment się zbliża powoli, bo e, siły rosyjskie. Wierzy Pan w to, że Rosja opada... będzie partnerem do poważniejszej rozmowy, nawet jeżeli zmieni, zmieni się sternik na Kremlu? Czy rzeczywiście Rosja będzie takim partnerem? No w obliczu rozgrywki z e, Chinami e, taki scenariusz jest e, możliwy, choć niezwykle trudny. No, dzisiaj, kiedy myślimy o Rosji, oczywiście trudno sobie nawet e, taką sytuację wyobrazić, bo mamy Władimira Putina, mamy twardogłowych. E, e, Jakakolwiek zmiana nie oznacza koniecznie, że na czele Federacji Rosyjskiej staną ludzie, którzy są bardziej skłonni do dialogu niż obecna ekipa, ale taka szansa w oczywisty sposób istnieje Ameryka, Zachód generalnie, w tym także my chyba będziemy przekonywali społeczeństwo rosyjskie, środowiska polityczne, które mają wpływ, w tym także środowiska wojskowe, że zmiana jest potrzebna i będzie korzystna dla, dla samej Rosji, że to będzie oznaczało przywrócenie normalnego ruchu handlowego. Powoli powoli te sankcje Zachodu wobec Rosji one działają, one odbywają się naszym kosztem również. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości i o tym też wiedzieliśmy, ale z drugiej strony to rzeczywiście pozbawia sił armię rosyjską. To są braki technologiczne, to są braki dostaw podstawowych zupełnie surowców, które są niezbędne, zupełnie niezbędne dla kontynuowania działań wojennych w Ukrainie, więc Rosja słabnie, podtrzymuje oczywiście swoje działania, ale nie ma już tam dynamiki, nie ma już tam yy, zapału. To jest jakby podtrzymywanie stanu rzeczy, więc ten finał. Choć poczekamy jeszcze na ten moment, prawdopodobnie jest taki, że jakieś dyplomatyczne rozwiązanie będzie zaproponowane i Rosja no, odpuści Uk Ukrainę i przyzna, że Ukraina ma prawo do decydowania o własnym losie. Tak jak Tajwan ma prawo do decydowania o własnym losie. Panie ambasadorze, i tak krótko, to przez kogo takie dyplomatyczne rozwiązanie będzie proponowane? Przez Stany Zjednoczone? Te propozycje zawsze będą na stole i one są, chociaż nie są eksponowane, ale zwróćmy uwagę, że nawet w sytuacjach wydawałoby się niemożliwych, sekretarz stanu Blinken rozmawia z ministrem Ławrowem na temat wymiany no, więźniów, więc to nie jest tak, że dyplomacja całkowicie przestaje działać. Sygnały będą prawdopodobnie puszczane drogą nieformalną. Nie będziemy o tym słyszeli. To nie będzie ogłoszenie w wystąpieniu prezydenta Bidena czy, czy słowa Putina, ale gdzieś tam ludzie wywiadu, ludzie służb różnego rodzaju, które utrzymują kontakt, przekazą informacje o gotowości do podjęcia jakichś rozmów, bo sytuacja -pytanie, dojdzie... pytanie, pytanie, pytanie tylko: kiedy, kiedy to nastąpi, panie ambasadorze? I jeszcze... Jeszcze na koniec taki typowo amerykański wątek. Oby jak, najszybciej. oby jak najszybciej. To prawda. Rezydencja byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, została przeszukana przez agentów FBI. I według dziennika The New York Times przeszukanie mogło dotyczyć tajnych dokumentów, które miały właśnie znaleźć się w domu Donalda Trumpa. Jaki był cel tego przeszukania, i pytanie: czy to działanie odbywało się za zgodą Joe Bidena? No, tego nie wiemy. Biały Dom powstrzymuje się tutaj od jakichkolwiek deklaracji. Najwyraźniej prezydent Biden chce podtrzymać i słusznie zasadę niezależności wymiaru sprawiedliwości. Prokuratura Generalna działa na własną rękę w wyniku własnych decyzji i decyzji sądu, które pozwalały na przeszukanie rezydencji Mar-a-Lago w Miami. Jest bardzo poważne podejrzenie, że rzeczywiście tam znajdują się. Ogromnej ilości dokumentów, notatek, które pochodzą z Białego Domu, a część z nich ma charakter poufny, i one nigdy nie powinny wyjść poza Biały Dom. Dla nas jest to trudne do zrozumienia, ale kwestie materiałów zapisanych z okresu prezydentury są objęte bardzo ścisłą kontrolą w Ameryce. To jest poważna sprawa. Nam wydaje się, że to jest jakaś kartka, którą rzucamy do kosza. Prezydentowi nie wolno wyrzucać kartek do kosza, nie wolno ich niszczyć notatek nawet z rozmowy, to jest wszystko dokumentacja, która ma nie tylko służyć potomności, czyli przechodzi do tej, tej wielkiej biblioteki e, e, narodowej, ale też e, ma być dowodem na przejrzystość działań. Więc e, to jest traktowane, to jest, to jest oparte na bardzo ścisłych przepisach. E, więc i kiedy mówimy o tym, że to jest jakiś tam pudełka z, z notatkami i tak dalej, czy 15 boksów mówią o tym, e, to, to, to myślimy o tym, że że to są jakieś śmieci, które po prostu każdy przecież ma prawo swoje zapiski zabrać, A to są schować, poważne dokumenty, które rzeczywiście dla Stanów Zjednoczonych są ważne, tym bardziej nie powinny być przetrzymywane no, w prywatnym już teraz I one domu są chronione Don Donalda, Donalda Trumpa. One są... I one są chronione prawem. I to bardzo ścisłym, bardzo rygorystycznym prawem. Więc tutaj mogło dojść do złamania prawa, i za to może być m.in. za to, bo drugim zarzutem to jest sedition, czyli podżeganie do, do, do działań podczas wydarzeń 6 stycznia i ataku na kapitał. To, to jest drugi zarzut, który, przed którym stoi właśnie Donald Trump. I nie jest wykluczone, że za niektóre z tych zarzutów będzie odpowiadał. Stanie przed Trybunałem Stanu? Nie wykluczałbym jakiejś formy rzeczywiście osądzenia i, i też być może wykluczenia z życia publicznego. To jest, powtarzam, my jako obywatele, tacy zwykli, uważamy, że nasz list to jest nasz list i koniec. Możemy z nimi zrobić co chcemy, ale wyrzucić do, do, do kominka i spalić po prostu. To nie dotyczy prezydentów Stanów Zjednoczonych. To jest niezwykle poważna i uregulowana prawnie kwestia, która pozwala później śledczym dochodzić do tego, czy właśnie prezydentura no, odbywała się, była, była realizowana prawnymi Zg zgodnie środkami. Zgodnie ze wszystkimi zasadami. Bardzo dziękuję zasadami, za tę tak. rozmowę i za te wszystkie analizy. Ryszard Sznep były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, był gościem programu Newsroom. Bardzo dziękuję, panie ambasadorze. Dziękuję, kłaniam się